Cześć, to już jutro. W końcu, wiem, że kazałem wam długo czekać i część z was już mogła zwątpić w moje słowa, ale przecież pamiętam, że obiecałem wam drugi, bardziej obiektywny odcinek o Billu Gatesie. Wybaczcie poślizg, ale ostatnio, no, sporo się działo i dopiero teraz udało mi się ułożyć w głowie w ogóle moje myśli tak, że byłem w stanie uiścić przynajmniej jednemu z moich zobowiązań, zostały grzyby i rzepak. Nie przedłużając, zapraszam was na realne problemy z Billem Gatesem. Nie będę ukrywał, że miałem w życiu okres, gdy byłem fanboyem Billa i ślady tego są rozsiane po internecie jak wirus w niemieckim porno. Ale gość jest naprawdę wyjątkowo przekonujący i jego firma z pewnością miała wpływ na życie każdego z nas. I to raczej pozytywny. Poza tym całkiem obiektywnie przeznacza wiele pieniędzy na cele charytatywne, co jest oczywiście spoko. To również jeden z powodów, przez który trudno go krytykować. Dla wielu jest symbolem filantropii, ale jej bardzo konkretnego typu, jak się dzisiaj przekonamy. Wielu może też zastanawiać się, po co w ogóle go krytykować. Przecież wspiera wiele ważnych dla świata inicjatyw, a naprawdę nie trudno znaleźć przykłady mniej szlachetnych, bogatych ludzi. Myślę jednak, że na jego karierę i zwłaszcza działania jakby obecne, warto jednak spojrzeć surowym okiem, ponieważ jest wzorem dla najbogatszych i entuzjastą trendu, z którego warto zdawać sobie sprawę. Gdy odsiejemy nalot teorii spiskowych, okaże się, że jest naprawdę całkiem sporo krytyki stylu działania jego fundacji oraz jej strategii. Ale żeby coś krytykować, najpierw powinniśmy to zrozumieć. William Henry Gates III, Bill to zdrobnienie, urodził się 19 października 1955 roku. Jest synem bizneswoman Mary Maxwell Gates, która zasiadała w zarządach banków i firm ubezpieczeniowych oraz adwokata Williama Henry'ego Gatesa II. Bill po 2 latach rzucił Harvard i z kolegą ze studiów Steve'em Ballmerem założył Microsoft, którego był szefem oraz głównym architektem oprogramowania. I firma w pewnym momencie miała tak bezczelną kontrolę nad rynkiem, że Gates musiał celowo pomóc Apple wyjść z długu, żeby udowodnić rządzącym, że ma jakąkolwiek konkurencję. Jest nawet taka okładka magazynu Time, na której Jobs dzwoni mu podziękować. Gates był najbogatszym człowiekiem na świecie od 1995 do 2017 roku z 2 rocznymi przerwami, a obecnie jest numerem 5. Musicie jednak wiedzieć, że miliarderzy miliarderom nie równi i fortuna na przykład Muska, Bezosa czy Zuckerberga zależy głównie od wartości jednej spółki – Tesli, Amazona i Fety. Oczywiście to olbrzymie korporacje, ale zwykle oparte na jednym dominującym produkcie lub usłudze, a to pewne ograniczenie w sytuacjach kryzysowych, jak na przykład konflikt z Chinami odpowiedzialnymi za połowę sprzedaży, konflikt z rządzącymi, ponieważ ogranicza się prawa pracowników do zakładania związków zawodowych, czy na przykład konflikt ze światem, bo twój produkt psuje społeczeństwo. Jednej firmie zawsze coś się może wydarzyć. Wtedy traci swoją wartość, a twój majątek topnieje tak szybko, jak powstał. W kontraście do młodszych miliarderów, fortuna Gatesa wygląda tak. I myślicie pewnie, że ta duża połowa to Microsoft? W żadnym wypadku. To udziały w firmie jego przyjaciela Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, która zajmuje się posiadaniem lub inwestowaniem w inne firmy i wygląda tak. Czyli portfolio Gatesa jest mocno zróżnicowane i odporne na wahania rynku. Wśród spółek, w które inwestuje, nie spodziewajcie się innowacyjnych firm technologicznych. Gates ma udziały w wywożeniu śmieci, kanadyjskich kolejach, Caterpillar, Walmartie, firmie dostarczającej internet w Stanach, UPS czy FedExie, czyli stawia na długodystansowe pewniaczki wypłacające solidne dywidendy. Ciekawe jest to, że mimo, że tak dużo robi dla walki o klimat, to czasami do mediów trafiają informacje, że w jego portfolio znajdują się firmy z branży wydobywczej. Czasami można odnieść wrażenie, że Bill Gates i jego pieniądze to dwie różne osoby, które nie do końca się ze sobą zgadzają, co może być w ogóle ciekawą chorobą psychiczno-finansową miliarderów. Spójrzmy teraz dokładniej, na czym Gates zarobił swoją fortunę. Stworzenie systemu operacyjnego to na pewno mocno intuicyjna odpowiedź na to pytanie, ale myślę, że nie do końca pełna. Żeby to lepiej zrozumieć, posłużę się przykładem. Maszyny do pisania używano mniej więcej od drugiej połowy XIX wieku. Produkowało je ponad 1000 firm. Były setki modeli, serwisów, części. Rynek w szczytowym momencie wart 1,6 miliarda dolarów.
W dużym skrócie, powstają komputery i się kończy. Oczywiście nie od razu, ale skutecznie. Wyobraźcie sobie teraz, że mniej więcej od lat 80. Microsoft produkuje 90% wszystkich maszyn do pisania, które teraz stają się międzynarodowym hitem i każdy chce je mieć. W dodatku Bill nie sprzedaje ich raz, tylko w abonamencie co roku od nowa, nie martwiąc się o gwarancję czy serwis. I to jest tylko jeden z ich produktów. Z samego Worda korzysta dziś 1 miliard osób, a z pakietu Office 1,2 miliarda w 140 krajach i 107 wersjach językowych. Abonament stanowi ponad 50% zysków firmy. Jak myślicie, czy sukcesowi Worda pomogło to, że był preinstalowany na każdym Windowsie? O jego dominacji na rynku już mówiliśmy, ale dobrze oddaje ją tytuł tego artykułu z Computer World z 2008 roku. Udział Windowsa w rynku spada poniżej 90%. Po raz pierwszy. Nie wspominajmy już nawet o Internet Explorerze, ale wróćmy do przykładu. Mamy już te maszyny do pisania w domach 80% ludzi w krajach rozwiniętych, ale chcielibyśmy jeszcze odrobinę zabezpieczyć naszą przewagę. Zatem patentujemy wszystko. Każdy klawisz, literę, czcionkę, szerokość, długość, wagę, ile wlezie, żeby nikt nam za szybko nie zbudował konkurencji. Chcesz produkować maszyny? Nie ma problemu. Może takie? Firmy jak Microsoft, ale też korporacje farmaceutyczne czy giganci rozrywki swoje fortuny zawdzięczają niezwykłej biegłości w manipulowaniu prawem patentowym i najlepszymi prawnikami świata. Techowi giganci kochają patentować wszystko, co tylko tworzą. Dzięki temu Apple, Microsoft czy Samsung są właścicielami gigantycznej ilości własności intelektualnej i mają wielką przewagę nad konkurencją, ponieważ na przykład opatentowali najwygodniejsze miejsce na umieszczenie jakiegoś przycisku, jego funkcję albo, nie wiem, kształt obudowy. To jednak czubek góry lodowej. Między firmami trwają nieustalne spory prawnicze o to, co kto zrobił pierwszy i od kogo ściągnął. Każda z tych firm ma całe artykuły na Wikipedii poświęcone tylko i wyłącznie ich sprawom sądowym. Jednak smartfon to rzecz fizyczna. Natomiast ciekawie jest, gdy patentujesz program, bo przecież do wniosku nie załączysz całego kodu, tak? No to jest niepraktyczne. Dlatego patentuje się konkretne funkcje programu albo elementy systemu operacyjnego, co jak się domyślacie jest dużo luźniejsze niż rozwiązania hardware'owe, które są jednak fizyczne. Zatem z jednej strony możesz starać się opatentować wszystko, strzelając wnioskami jak błotem i czekając, aż coś się przyklei, ale z drugiej możesz kraść. W sferze plotek pozostają historie, jakoby Microsoft część pomysłów na Windows miał ukraść od Apple i ich wczesnego OS. Gates twierdzi natomiast, że Jobs ukradł je pierwszy z amerykańskiej firmy Xerox. Xerox. Którą czyta się przez Z, tak jak pewnie ich główny produkt Zero. Ale mówić Zero na Xero byłoby jakoś dziwnie, no to mamy KS. Gates opowiedział kiedyś nawet tę historię, mówiąc całkiem wprost. Myślę, że było raczej tak, że oboje mieliśmy bogatego sąsiada o imieniu Xerox i gdy włamałem się do jego mieszkania, by ukraść telewizor, okazało się, że ktoś, Steve Jobs, już go ukradł. Jak było naprawdę, oceni historia. Nawiasem pamiętajcie, że ten fragment nie jest krytyką patentów w ogóle i propozycją zupełnej wolności. Nie jestem hipisem. Patenty są okej, ale mogą nie być aż tak długoterminowe, restrykcyjne lub masowo przyznawane. Technologiczni giganci cementują dzięki nim swoją pozycję i nieustannie ubiegają się o nowe. Dziś 63% wszystkich patentów w USA dotyczy rozwiązań software'owych. Microsoft stosował wiele sprytnych i podstępnych taktyk, by utrzymać monopol, wykupując konkurencję, niszcząc ją, albo na przykład nakładając na producentów wymagania sprzętowe, tak by działały najlepiej z Windowsem. Kupując komputer w sklepie, najczęściej miałeś już na nim preinstalowany system od Microsoft, na którym czekał świeży Internet Explorer. Rest in peace. Nawet jeżeli już tak nie jest, no to było przez kilkanaście lat. Cytując Deana Bakera, makroekonomistę, który przewidział bańkę na rynku nieruchomości z 2007 roku, publikującego na portalu Truthout. Nawet jeśli już znamy, że te akceptowane przez rząd monopole są konieczne, nadal możemy je wzmacniać lub osłabiać. W ciągu ostatnich 4 dekad polityka poszła w kierunku wydłużania i wzmacniania patentów oraz praw autorskich. Nie przyniosło to zauważalnej korzyści we wzroście wydajności. Wzrost
produktywności przesuwał się w tempie nieco ponad 1% rocznie w ostatniej dekadzie. Mniej więcej 1/3 tempa w długim złotym wieku z lat 47-73. Finalnie Apple przykryło Microsoft wyceną, choć pamiętajmy, że wycena to nie wszystko. Pewnym aspektem tej wygranej była społeczna sympatia do Jobsa, rest in peace, i antypatia do Gatesa. Historia wizerunku Billa w kontraście do tej Steve'a jest po prostu idealnym odzwierciedleniem cytatu z Marka Kerrigana. Albo umrzesz bohaterem, albo przeżyjesz wystarczająco długo, by stać się złoczyńcą. A partnerem tego odcinka jest Masny Kanał. Masny Kanał. Polecam. Masny Rafał. Na przełomie XX i XXI wieku Bill stopniowo odchodzi z Microsoftu i szykuje się na aktywną emeryturę. Warto dodać, że nie jest wtedy jednoznacznie uwielbianą postacią. Pytanie, czym może zatem zainteresować się człowiek, który przez ćwierćwiecze był na szczycie świata? Czynieniem dobra. Przyznacie, że to bardzo racjonalny wybór. Masz już w zasadzie pewność, że przeszedłeś do historii, zatem lepiej zadbać o to, jak. Wielu bardzo bogatych ludzi dochodzi do podobnych wniosków, ponieważ sam fakt zrobienia wielkich pieniędzy, no, nie jest uznawany za szczególnie inspirujący bez jakiejś wyjątkowej historii, w dodatku, gdy miałeś całkiem niezły start i wsparcie z domu. Dlatego tak wielu miliarderów podkreśla czasy, gdy spali w biurze albo pracowali w garażu, ale pomijają to, czym zajmowali się ich rodzice. Jednak jeżeli wykorzystasz swój majątek do budowy bibliotek, muzeów czy sponsorowania grantów dla studentów, no to ludzie będą cię lubili. Gates zaczął grać na swój wizerunek, ogłaszając, że przeznaczy cały majątek na cele charytatywne, co brzmi naprawdę po prostu fenomenalnie, ale jest jeden mały haczyk. Gates wjechał w filantropię jak w świat biznesu. Jego fundacja jest obecnie drugą co do wielkości na świecie i obraca aktywami o wartości prawie 50 miliardów dolarów. Te pieniądze są rozdawane w formie grantów, inwestowane w firmy lub inicjatywy takie jak Światowa Organizacja Zdrowia, walka z malarią, projekty nowych toalet, szczepionki, kanały na YouTubie itd. Myślę, że można zgodzić się, że dysponując tak dużymi pieniędzmi, strategia inwestowania w ciekawe projekty i firmy może być skuteczniejsza niż po prostu zalanie rynku gigantycznymi ilościami gotówki. Okej, ale musimy zdawać sobie sprawę, że przy takiej skali, poza lekami czy sprzętem medycznym, a nawet możliwością nauki, szef Microsoftu kupuje sobie też olbrzymi wpływ na świat, praktycznie bez żadnych zobowiązań i kontroli. Większość struktur, na których oparte jest społeczeństwo, instytucje publiczne, państwo, dziedziny nauki, powstają na drodze współpracy, pewnego konsensusu, wojen albo rewolucji. Podlegają jakiejś zasadzie hierarchii wynikającej ze stażu czy zasług, a dziś dodatkowo często mają też w miarę demokratyczną naturę. Nieuczciwych polityków można odwołać, firmy mające prawo bojkotować, nawet międzynarodowe korporacje, o których jeszcze dzisiaj powiemy, muszą jakby odpowiadać i rozliczać się przed swoimi udziałowcami. No i oczywiście wszyscy płacimy jakieś podatki. No chyba, że masz bardzo bogatą fundację. Wtedy te zasady w sumie cię nie obowiązują. Zakładając skalę majątku Gatesa, jego kontakty i znajomości rynku, on jest dzisiaj praktycznie nietykalny. Kiedyś zapytany na konferencji, czy chciałby być prezydentem, odpowiedział z rozczulającą szczerością, że rozważał to, ale jego pozycja wydaje mu się przyjemniejsza. Nie musi robić kampanii, wygrywać wyborów, nie jest ograniczony kadencjami i typ ma całkowitą rację. I to, że nie jest już najbogatszym człowiekiem świata, tylko skromnie spogląda sobie z kolegów zza podium, tylko może mu pomagać w kwestii wizerunkowych. Bill w pewnym momencie orientuje się, że mamy dziurę w systemie prewencji pandemicznej i pamiętajcie, ten typ ma dostęp do wszystkich naukowców wiedzy danych, miał udziały w większości firm farmaceutycznych i znalezienie luki czy okazji w systemie naprawdę nie jest w jego przypadku czymś niewiarygodnym i czy to jest system operacyjny, prawo czy rynek. Fakt, że świat nie jest gotowy na pandemię, Bill zaczerpnął konkretnie od Wacława Szmila i w 2015 roku wygłosił znanego TEDa pod tym samym tytułem. Gdy pandemia faktycznie wybuchła, padł ofiarą tak zwanego zabójstwa posłańca i to wyrażenie jest używane do opisania aktu obwiniania kuriera za złe wieści, które przynosi. Hipoteza celowego wywołania pandemii jest według mnie absolutnie niewiarygodna. Wiecie, wirusa nie da się kontrolować, on sam się zaraził, po prostu za duże ryzyko. Gates na pewno lubi zarabiać, ale bądźmy poważni, nie zabijając miliony ludzi. Pamiętajcie też, że poza koroną mieliśmy w XXI wieku już epidemię świńskiej grypy i SARS. Zatem skoro faktycznie on był przekonany, że do pandemii dojdzie, no to wystarczyło poczekać.
Wybucha pandemia, a firmy farmaceutyczne zaczynają wyścig o szczepionkę. Mniej więcej po roku mamy już finalny produkt. Teraz należy je tylko szybko wyprodukować i rozdystrybuować jak największej liczbie osób. Niezależnie od tego, jak finalnie oceniasz działania Światowej Organizacji Zdrowia i czy masz jakiekolwiek kompetencje, żeby to robić, pamiętaj, to była pierwsza pandemia od 100 lat. Nawet lekarze mogli nie wiedzieć, jak się zachować. Pewnie lockdowny były zbyt restrykcyjne, ale musieli działać szybko i bez procedur rządzący. Pojawia się wiele głosów, wtedy nawet prezydenta Bidena, że w obliczu skali problemu powinno się przynajmniej czasowo znieść patenty Pfizera, Moderny czy innych gigantów i pozwolić fabrykom w Afryce i Azji gotowym do pracy, by produkowały jak największe ilości dawek. Pozornie może się wydawać, że Bill Gates, znany fan szczepionek, będzie popierał takie rozwiązanie. Ale tak się nie dzieje. Ponieważ jest jedną z osób, które sprzeciwiają się zdjęciu patentów, przekonuje Uniwersytet Oxfordu, żeby nie udostępniali przepisu na swoją szczepionkę, tylko sprzedali ją AstraZenece. Twierdzi, że korporacje poradzą sobie z podażą. Czyżby miał w nich udziały i chciał zbić jeszcze większą fortunę? Nie. I może domyślacie się już, w czym rzecz. On nie mógł poprzeć zdjęcia patentów, bo to byłoby niekonsekwentne względem całej jego kariery. Bill Gates lubi szczepionki, bo są wydajnym i łatwym do wyskalowania produktem, który można opatentować. Ten gość po prostu jest freakiem własności intelektualnej. On dosłownie kupił Leonarda da Vinci, jego notatki, za 30 milionów dolarów. Jeżeli tyle lat bronisz przestrzegania systemu patentowego i koncentracji sił wokół wielkich graczy i zbudowałeś na tę fortunę i masz tyle samo IQ, co on, to wymyślisz mnóstwo argumentów i na pewno sam uwierzysz, że to jest najlogiczniejszy i najwydajniejszy układ. Niestety, system COVAX, który miał rozdysponować szczepionki, nie zadziałał. To znaczy nie dla wszystkich. Zabrakło ich głównie dla krajów rozwijających się, bo dla Europy i Stanów Zjednoczonych, no, my sobie zamówiliśmy po prostu wystarczające ilości dawek. Pierwszy świat. W czerwcu zeszłego roku, czyli ponad 2 lata po wybuchu pandemii i rok po wynalezieniu szczepionki, liczba ludzi, które otrzymały ją w Afryce, wynosiła 20%. W Europie 80%. Korporacje farmaceutyczne otrzymały miliardy dolarów subsydiów, uproszczoną drogę prawną i pewnie dostęp do wszystkich dostawców i fabryk poza kolejkami z rządowym papierkiem, by jak najszybciej wynaleźć szczepionki. Później zapierały się, żeby nie użyczyć patentów, a finalnie nawet pozywały wzajemnie o kradzież receptury. Bill, jak każdy człowiek, ma swoje limity i w decyzjach bywa stronniczy. Dlatego może nie chcielibyśmy, żeby człowiek, który no jednak nie jest lekarzem, nawet naukowcem nie jest, tylko po prostu bardzo zdolnym inżynierem, menadżerem, lobbystą, a ma olbrzymi wpływ na Światową Organizację Zdrowia. Jeżeli agencje, które powinny być niezależne, zaczną się uzależniać od pieniędzy miliarderów, no to jest logiczne, że pojawi się jakaś presja. I to nie jest tak, że to są jedyne zarzuty względem jego metod. Jak przeczytałem The Lancet, recenzowanym magazynie medycznym, Gates operuje tak dużą ilością grantów, że niejako zaburza ich rynek. Inwestuje w tematy, które on uważa za istotne, nawet jeżeli według ekspertów nie są obiektywnie największymi problemami danego kraju czy społeczności. A przecież lekarzy jest ograniczona liczba. I jeżeli ktoś staje przed wyborem, czy zajmować się lekiem na biegunkę za $500, czy szczepionką na malarię za 2000 z grantu fundacji, no to domyślacie się, co wybierze. Cytując The Lancet, fundacja powinna być bardziej przejrzysta i odpowiedzialna w podejmowaniu decyzji. Otwarcie wyjaśniła swoją strategię i była gotowa ją zmienić w świetle dowodów i porad. Gates Foundation nie dzieli się też szczegółami swoich działań. Cytując dalej, istnieją również poważne niepokoje o transparentność fundacji. Jakie są plany na przyszłość fundacji? Trudno powiedzieć. Gates, mimo kluczowego wpływu na Światową Organizację Zdrowia, nie czuje się zobowiązany podzielić się swoją wizją ani szczegółami operacji. Nie zapomnijmy przy tym, że przeznaczanie pieniędzy na fundację to przede wszystkim dobry uczynek płynący z głębi serca i nic nie podkreśla tego bardziej niż zwolnienie z podatków, które otrzymujesz w zamian. Akurat tu można oddać Billowi, że wspominał parokrotnie, że powinien płacić większe podatki, co jest cudowną autorefleksją, ale oznacza po prostu, że płaci małe. W Stanach, oddając pieniądze na fundację, możesz zmniejszyć płacone podatki nawet o połowę oddanej kwoty. Zakładając, że Bill przeznaczył 45,5 miliarda dolarów, to można śmiało oszacować, że trochę na tym oszczędził. Nie zapominajmy też, że de facto on cały czas obraca tym kapitałem, niekoniecznie zarabiając pieniądze, ale wypracowując wpływ i wizerunek. Jego nawyki z czasów biznesowych czasami mogą być naprawdę okej, poprawiając wydajność i usprawniając procesy produkcji, ale czasem nie do końca.
końca, ponieważ nie zawsze rozwiązanie najbardziej opłacalne rynkowo okaże się najkorzystniejsze dla społeczeństwa. Może słyszeliście na przykład, że mamy lekki problem, ponieważ odrobinkę za szybko wyławiamy ryby z mórz i oceanów i całkiem poważnie może ich nie starczyć dla naszych wnuków. Z pewnością parę korporacji trzepie na tym naprawdę spore zyski, a ponieważ ocean jest duży i całkiem międzynarodowy, ciężko się dogadać i kontrolować to, żeby wszyscy powstrzymali się przed przeławianiem. Niestety Bill wydaje mi się człowiekiem, który nie zabrałby się do rozwiązywania tego problemu, regulując ilość połowów, monitorując odnawianie łowisk i karząc grzywnami załamanie przepisów, tylko patentując DNA łososia i sprzedając nam go w abonamencie miesięcznym. Gates dziś działa najprawdopodobniej w następujący sposób. Przeczesuje dane i książki, szukając największych problemów współczesności. Dyskutuje, jak je rozwiązać, konsultując to z ekspertami i swoim ego. Inwestuje w firmy, które działają w tym sektorze, szczególnie przychylnie spoglądając na te, które dają mu potencjał patentowy lub dużo własności intelektualnej. Lobbuje za rozwiązaniami i zbiera oklaski oraz zarobione pieniądze, które inwestuje ponownie. Do tego wspiera przychylne mu media. Wiecie, jak typowy najbogatszy człowiek na świecie. Wszyscy ludzie są lekko stronniczy i mają swoje zdanie, ale nasz dzisiejszy bohater wydaje się mieć odrobinę, no może parę procent większego niż przeciętny miliarder? Używa swoich pieniędzy, by kierować świat w konkretnym kierunku. Nie on zresztą pierwszy. I teraz czas na coś dla wszystkich fanów teorii o instytucjach kierujących światem. Myślę, że najbliższą rzeczywistości inkarnacją idei stowarzyszenia chcącego obecnie dopchać się do władzy jest World Economic Forum, czyli międzynarodowa organizacja znana przede wszystkim ze swojego corocznego zlotu w Davos, na którym świat wielkiej polityki i wielkich pieniędzy wchodzą sobie w dupę. Bill pojawia się tam regularnie. Misją konferencji wyrażoną w książce jej założyciela Karla Schwaba jest wspólne działanie w imieniu idei zwanej kapitalizmem interesariuszy, stakeholder capitalism. Idea polega na tym, że korporacje mają działać nie tylko w imieniu swoich dosłownych udziałowców, ale też szerzej biorąc pod uwagę ich pracowników, klientów czy społeczności, które dostarczają im surowce potrzebne do produkcji produktów. No i jak zwykle, idea brzmi super, koniec ślepej chciwości i czas zrównoważonego rozwoju. Niestety, jak zauważa amerykański komentator polityczny James Lee, sytuacja wygląda nieco mniej cukierkowo. W Davos mamy do czynienia ze zjazdem dwóch grup. Jedni płacą za wstęp $1000 i opłacają całą organizację wydarzenia i druga, która jest tam po prostu zapraszana. Brzmi jakby ktoś miał tutaj jakiś interes. Misją tej organizacji jest aranżacja partnerstw prywatno-publicznych, mających rozwiązywać problemy społeczne. Przykładem takiego partnerstwa są szkoły prywatne Charter Schools w Stanach Zjednoczonych. Bill jest ich wielkim fanem i potrafił nawet siłą i pieniędzmi zawracać niekorzystne dla nich przepisy w stanie, z którego pochodzi. Poziom tych placówek jest podobny do publicznych, ale nie zgadniecie. Często lepiej traktuje się tam uczniów, rodziców, którzy na przykład wpłacili więcej pieniędzy na szkolną fundację. Szok. Innym przykładem partnerstw prywatno-publicznych był omawiany wcześniej COVAX, wymyślony właśnie w Davos. I nie zrozumcie mnie źle, PPP mogą być skuteczne. Może w twoim mieście śmieci wywozi prywatna firma, a inne przedsiębiorstwo zbudowało w nim szkołę. Nawet lotnisko Chopina w Warszawie jest inicjatywą prywatno-publiczną. Ale na przykład, gdyby wszystkie lotniska w naszym kraju były prywatno-publiczne i do tego należały do jednej firmy, no to byłby racjonalny powód do niepokoju. Przy pewnej skali to może się stać po prostu niebezpieczne. Ludzie tacy jak Bezos, Gates czy Zuckerberg mają dobrą intuicję biznesową, ale to nie znaczy, że automatycznie byliby dobrymi premierami czy ministrami. Poza tym, tak jakby całkowicie poważnie, oni mogą nimi zostać, ale nie chcą, ponieważ chcą władzy, ale nie odpowiedzialności. Polityków, nawet lekko autorytarnych, można przegłosować albo obalić. Co można zrobić firmie, która na przykład zatruwa rzeki, ale ma w kieszeni lokalnych polityków? Bojkot? A jeżeli to firma międzynarodowa? Międzynarodowy bojkot? A jeżeli to jedna z tych firm? O ile przynoszą akcjonariuszom zyski, to takich firm już prawie nikt nie kontroluje, a wpływ na nie mają tylko wielkie międzynarodowe podmioty, jak Unia Europejska czy rząd Stanów Zjednoczonych, który w pewnym sensie jest międzynarodowym podmiotem. Niewątpliwie Gates jest mocnym propagatorem koncepcji, w której korporacje wchodzą z rządami w kolaborację, by zorganizować świat. Ale myślę, że zanim się to stanie, no to powinniśmy przynajmniej jako obywatele odbyć w tej sprawie dyskusję. I proponuję zacząć teraz w komentarzach.
Jak zatem ocenić Billa Gatesa? Genialnego wynalazcę, najbogatszego, a potem najszczodrzejszego człowieka w historii, czy opętanego manią wielkości kserowoja, chcącego zbawić świat, ale tylko po swojemu? Prawda jest taka, że nie wiadomo, no bo on jeszcze żyje i ludzie nie są czarno-biali. Poza tym, takiego życia nie da się streścić nawet w filmie tej długości. Jednak myślę, że rozumiecie już, że prawdziwym problemem jest to, że ludzie tacy jak on mogą naginać, a nawet tworzyć pod siebie zasady, które potem obowiązują nas wszystkich, a następnie dzięki zarobionym pieniądzom kreują się na wybawicieli. Holenderski historyk i autor świetnej książki Humankind: A Hopeful History, Rutger Bregman, powiedział na konferencji w Davos, że jeżeli ktokolwiek chce tutaj mówić poważnie o pomocy światu, to może najpierw zaczęliby od płacenia podatków, tak jak wszyscy inni ludzie. Porównał konferencję do zlotu strażaków, gdzie nie można mówić o wodzie. Polecam klip z jego wypowiedzi. I nie wierzę, że nawet najtwardsi libertarianie będą bronić tak rozrośniętej siły korporacji i monopoli, które przecież są zaprzeczeniem idei wolnego rynku. Adam Smith nie lubił monopoli i twierdził, że wtedy dopuszcza interwencję państwa. Gates z pewnością przejdzie do historii jako postać pełna kontrastów. Robi wiele dobrych rzeczy, ale chyba za bardzo uwierzy we własny mit i nie dopuszcza do siebie myśli o innej drodze. A może to my się mylimy i po prostu jego plan wykracza poza naszą percepcję. Przekonamy się. I to już jutro. Żegnajcie.